Dzisiaj, żeby zrobić beat, nie trzeba praktycznie się wysilać. Tutaj mówię o dobrym bicie, i gdzie dostałem po prostu w gotówie kanapkę w euro za projekt. Było to namacalne, że okej, ja teraz zarobiłem fajne pieniądze i to znaczy, że dalej mogę to robić. Ty, Snoop Dogg, E-40, Ice Cube i Too Short nawinęli na twoim bicie. Ja mówię, no ta, na bank. No i wysyła mi kawałek i no kurwa, faktycznie. Ja się bardzo cieszę, że zaczynałem w tamtych czasach, w których zaczynałem, ponieważ nie było takiego przesytu, w jakiej sytuacji finansowej ktoś życiowo jest, żeby sprzedawać bity po takich kwotach. W tym odcinku będę rozmawiał z Chrisem Carsonem, czyli jednym z topowych polskich producentów. Współpracował on tak naprawdę z większością polskiego mainstreamu, czyli na przykład z Paluchem, Słoniem, Quebona Fide czy Kalim. Współpracował on również z artystami z zagranicy, właśnie stąd ma on złotą płytę we Francji. Oprócz tego całkiem niedawno zdobył on placement z Ice Cube'em i Snoop Doggiem, czyli legendami amerykańskiej sceny rapowej. Podzieli się on z nami swoją historią, a także porozmawiamy sobie o jego największych osiągnięciach. Podzieli się on z nami wieloma wskazówkami co do zdobywania placement, pracowania z artystami, rejestrowania swoich numerów, czy ogólnie robienia dobrej muzyki, a także o wielu innych rzeczach związanych z byciem producentem. Myślę, że ten odcinek jest bardzo przydatny, głównie ze względu na to, że rozmawiam z gościem, który od lat siedzi w tej branży, a także ze względu na to, że jest to producent z Polski, działający również w Polsce, więc możemy zobaczyć, jak to wszystko działa od kuchni, właśnie u nas w kraju. Także polecam każdemu oglądać do końca i bez zbędnego gadania już zaczynamy. Witam wszystkich, dzisiaj jest ze mną Chris Carson. Siemanko. Na początek chciałbym Cię zapytać, jak długo robisz już muzykę i w ogóle jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? To znaczy, tworzenie muzyki, a początek mojej przygody z muzyką to są dwa różne momenty na osi czasu. Jeśli chodzi o moje zainteresowanie muzyką, było ono bardzo wcześnie, bo już w wieku 6 lat interesowałem się muzyką i różnymi instrumentami, co zaskutkowało tym, że w wieku 7 lat rozpocząłem grę na gitarze w szkole muzycznej. No i trwało to mniej więcej 2 lata, po czym wyjechaliśmy z rodzicami za granicę. Tak się skończyła moja przygoda z grą na gitarze, ponieważ przed wejściem Polski do Unii, dla tych co nie wiedzą, mieszkałem w Belgii przez 20 lat, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no było po prostu ciężko się dostać do jakiejkolwiek szkoły muzycznej w Belgii. Tak się skończyła moja przygoda z tym instrumentem, z gitarą. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, nastąpiło to parę dobrych lat później. Jest to historia, którą praktycznie recytuję za każdym razem, gdy pada to pytanie, bo moja przygoda z bitami, z tworzeniem muzyki zaczęła się od tego, że moja ciocia ogólnie wysyłała z Polski płyty, które kupowała w Empiku. Ja wiedziałem, jakie premiery mają miejsce w Polsce, sprawdzałem sobie w internecie i prosiłem ciocię, żeby mi podsyłała płyty. No i to był moment, kiedy wychodziła płyta Tedego z Mateo SND Milfon w 2006 roku. I pamiętam, że jest to chyba jeden z pierwszych projektów w Polsce, gdzie usłyszałem, że raper krzyczy ksywę w ogóle, wymienia ksywę producenta w kawałkach. I tam było Mateo, dawaj beat, no i nagle wielkie oświecenie, że no kurde, faktycznie, przecież ktoś robi te podkłady muzyczne i nigdy wcześniej sobie nie zadawałem pytania, jak one powstają. No i wtedy zaczęła się moja przygoda z produkcją rok później właściwie, bo też musiałem najpierw w tamtych czasach, gdzie dostęp do informacji nie był taki łatwy jak dziś, rozkminić, na czym to może być robione, jakie oprogramowanie, i w taki sposób trafił w moje ręce FL Studio 4 bardzo, bardzo dawno, w 2007. I tak się zaczęła moja przygoda. Przez około rok robiłem bity stricte na stokowych dźwiękach, po czym odkrywałem po prostu z czasem, że istnieje coś takiego jak VST-ki i instrumenty, i zacząłem sobie piracić. W tamtych czasach byłem 14-15-latkiem, więc jeszcze nie wiązałem żadnych nadziei z tym i szukałem po prostu jakby swojego miejsca, jeśli chodzi o świat produkcji muzycznej. Była to mocna zajawka. Nie myślałem, że doprowadzi mnie to do miejsca, w którym jestem dziś, ale tak właśnie się zaczęła moja przygoda. Od płyty TD z Mateo SND Milfon, no i na CD-ku krakowany FL Studio. Nawet nie krakowany. Tam w ogóle myk polegał na tym, że instalowało się go i po instalacji, żeby nie działał w trybie demo, zmieniało się datę w komputerze. I ja tam dawałem przykładowo, nie wiem, 2001 i oczywiście w plikach też wtedy były te daty uwzględnione, że jakiś projekt był, nie wiem, z 2001 i nie miałem wtedy pojęcia jakby kiedy konkretnie, realnie te projekty
projekt były sejwowane, ale pamiętam, że posługiwałem się właśnie takim trikiem i on działał wtedy, że zmieniało się datę w komputerze. Później już przeskoczyłem na Abletona, na FL-u porobiłem z 2 lata i praktycznie wszystko, co można usłyszeć na różnych albumach, było już tworzone na Abletonie, ale zawsze mam sentyment do FL-a. Nie uznaję żadnych wojenek między zwolennikami różnych DAW, bo jest to kompletnie bez sensu, liczy się dobra muzyka. Dokładnie. Przesuwając się dosyć mocno w przyszłość, chciałbym cię zapytać o ten placement ze Snoop Doggiem, Ice Cube'em, bo jest to coś bardzo ciekawego i myślę, że wielu ludziom umknęło to, że faktycznie Polak wyprodukował dla Snoop Dogga i Ice Cube'a i tam ktoś jeszcze był na tym numerze. Więc opowiedz nam, jak to w ogóle się wydarzyło, jak to się stało? To znaczy, przede wszystkim w pierwszej kolejności to umknęło mnie, bo ja się o tym dowiedziałem dopiero w tym roku, czy pod koniec poprzedniego, już nie pamiętam, bo ten czas strasznie szybko leci, szczególnie w tym roku jakoś z jakiegoś powodu, ale generalnie sprawa wyglądała tak, że w 2018 roku mój serdeczny kolega Ice Cream prowadził swój sklep, gdzie sprzedawał różne construction kity, drum kity, paczki z lupami i tak dalej. No i przekonał mnie, że, bo pamiętał, że ja zaczynałem właściwie od West Coastowych bitów, powiedział, że skoro mam takie rzeczy, które leżą, to może po prostu byśmy to wrzucili na sklep w formie construction kitów. Mówię, no dobra, w sumie nic nie mam do stracenia. Tych bitów najprawdopodobniej nie uda się już sprzedać, bo są przedawnione. Jak bardzo się myliłem, się okazało po jakimś czasie. No i nagle dostaję wiadomość od Ice Creama w pewnym momencie, że ty, Snoop Dogg i 40, Ice Cube i Too Short nawinęli na twoim bicie. No i generalnie lubię z nim dużo śmieszkować i myślałem, że po prostu sobie robi ze mnie jaja. I mówię, no ta, na bank. No i wysyła mi kawałek i no kurwa, faktycznie. Jakby wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak to w ogóle mogło się stać, ale później go pytam, ale no, w jaki sposób ty na przykład wyczaiłeś, że to w ogóle tam jest, skąd wiesz, że to jest moje, nie? I on mówi, że po prostu jeden z klientów jego sklepu wysłał mu wiadomość, że ej, patrz, na paczce z twojego sklepu wyszedł taki kawałek, nie? Long story short, zrobiliśmy taki research i koleś, który się pod tym podpisał, w ogóle nawet nie kupił tego construction kitu, tylko go spiracił. I ciekawe też jest to, że on się nawet z tym nie kryje, w sensie nie w kontekście tego szczególnego utworu, ale ma dużo rolek na swoim Instagramie, gdzie po prostu widać, jak ma gotowe stemy z construction kitów powrzucane, daje swojego taga i jeszcze tam w folderze jest dopiska audios, czyli wszystko jasne, że wszystko jest spiracone. No i nie nabył żadnej licencji. Jak tylko się o tym dowiedziałem, ja świeżo wtedy rozpocząłem współpracę publishingową z Sony Music Publishing Poland i od razu ruszyłem z tym. Jak najbardziej przysługują mi w tym kontekście prawa autorskie. No natomiast są to rzeczy, które zajmują bardzo dużo czasu, czyli to jeszcze nie zostało rozwiązane. Jest tam jakaś komunikacja i był odzew z drugiej strony. Natomiast wiem już z doświadczenia, że trzeba się uzbrajać w cierpliwość, jak dochodzi do takich sytuacji. Jakby no dla mnie to jest w ogóle absurdalne, że bit, który powstał de facto w 2013 roku, trafił na taki projekt, bo z tego co patrzyłem, to ten projekt również zadebiutował w top 200 Billboard. No niewysoko co prawda, ale jednak. No i jest to mega, mega wyróżnienie, bo jakby od dzieciaka, będąc wychowankiem West Coastu, zachodniego wybrzeża, no to jest mega rzecz, że takie postacie w jednym kawałku jednocześnie nawinęły pod coś, co skomponowałem. Także czekam, aż się to wyklaruje. Równie dobrze mogło dojść do tego, że nigdy bym się nie dowiedział o tym, bo ja sam z siebie tego projektu nie sprawdzałem i nie wiedziałem o jego istnieniu. Także to jest kompletnie przypadek i o taki placement nie robiłem nic. Tak w skrócie. Mocne, mocne. A powiedz mi, jak wygląda proces, w którym coś takiego się wydarzyło, że właśnie się zorientowałeś, że twój beat został użyty gdzieś tam przez takich wielkich artystów. Jak chcesz teraz dotrzeć do nich, żeby to wszystko rozwiązać? Wiem, że powiedziałeś, że to nadal nie jest rozwiązane i rozumiem, bo jednak jest to długi proces, ale co jest pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, żeby faktycznie to rozwiązać? To znaczy tutaj w moim kontekście, gdyby nie Sony Music Publishing, to bym sobie prawdopodobnie nie poradził z tym, bo oni od razu mniej więcej wiedzą, gdzie szukać, do kogo należy się odzywać z danym tematem, a skoro mnie reprezentują w zakresie praw autorskich, to są w stanie takie rzeczy załatwiać dosyć sprawnie. Także tak szczerze, samodzielnie prawdopodobnie bym sobie nie poradził, jeśli nie uzyskałbym pewnie żadnej odpowiedzi, ale że też ma duże znaczenie to, kto się odzywa, no a tutaj jednak jest to bardzo duża firma, to jest największy publishing na świecie, to ma to znaczenie i w związku z czym jednak uzyskują te odpowiedzi, gdy takie sytuacje mają miejsce. Jest to jedyna sytuacja tego rodzaju, z którą miałem
do czynienia podczas swojej działalności muzycznej. No jest to ciekawe. No i tak jak mówiłem, wiem, że to jest w dobrych rękach i że oni po prostu to załatwią prędzej czy później. A to czy prędzej czy później, no to już wiadomo, jest zależne od różnych czynników, bo każda kolejna osoba, która gdzieś tam uczestniczy w tym wątku, gdzie się to rozstrzyga, jest osobnym parametrem, który rzutuje również na czas. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze odnośnie Sony, jak długo jesteś tam podpisany, o ile się nie mylę, że jesteś podpisany do Sony? Jak w ogóle to wyglądało, że zacząłeś działać właśnie z Sony? To znaczy, ja zacząłem współpracę na linii kompozytor-publisher z Sony Music Poland w styczniu. Przygotowywałem się do tego już od listopada zeszłego roku mniej więcej i doszło do tej współpracy dosyć szybko, dlatego że generalnie im większy ma się katalog, tym łatwiej jest takie współpracę zawierać, bo też pomogli mi bardzo z uporządkowaniem katalogu, bo ja byłem w różnych stowarzyszeniach, byłem w Sabamie, byłem w Sasemie, te moje prawa były trochę jakby pod nadzorem różnych OZZ, czyli organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, i to katalog przeważył tak naprawdę, no bo jakby mam prawie 150 utworów porejestrowanych w ZAIKS-ie, dużo z nich wciąż dobrze performuje pod względem praw autorskich, streamingów i tak dalej. Po prostu dla nich to było interesujące, ponieważ jest nad czym pracować i jest z czego zbierać pieniądze, a dla mnie było to interesujące, ponieważ pewnych rzeczy samodzielnie mógłbym ogarnąć z wiedzą, którą mam, ale by zajęło to dużo więcej czasu, więc też kwestie zgłoszenia jakichś udziałów, wyszukiwania poszczególnych wykonawców i tak dalej, to na pewno pomogli mi bardzo, jeśli chodzi o uporządkowanie katalogu. W wielkim skrócie, jeżeli jesteś autorem tekstów lub kompozytorem i zarabiasz pieniądze, na przykład jesteś w stanie udowodnić, że w ZAIKS-ie masz jakieś fajniejsze przychody, no to zawarcie takiej współpracy jest po prostu dużo łatwiejsze. Ale wydaje mi się, że też, tak jak w każdej dziedzinie, są też przypadki, które niekoniecznie generują pieniądze, że ktoś ma na przykład mega potencjał na napisanie tekstów komuś i ma jakieś takie, nie wiem, zalążki dużego potencjału, to na takiej zasadzie też można zawrzeć współpracę z publishingiem, oni są zainteresowani takimi ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o kompozytorów, to problem jest taki, że tak naprawdę jest bardzo dużo dobrych kompozytorów, więc jednak tutaj ten katalog jest, ten dorobek już, który się ma, jest dosyć przeważający. Rozumiem. Przechodząc właśnie do twojego katalogu, bo w Polsce masz dosyć sporo numerów, które gdzieś tam no obiły się ludziom o uszy, wręcz osiągnęły jakiś sukces i tak dalej, ludzie słyszeli te numery, chociażby cała płyta ze Słoniem i tak dalej. Powiedz, jak to w ogóle się zaczęło, że zacząłeś działać z takimi artystami jak Quebona Fide, czy właśnie Słoń? Może powiedzieć, jak ich poznałeś, jak to w ogóle wyglądało wszystko od początku mniej więcej? Generalnie robiłem bity przez co najmniej 3 lata, zanim postanowiłem, że wyjdę z tym do ludzi, że tak powiem, bo chciałem mieć pewność, że to, co prezentuję, już ma jakiś poziom, który ma sens, więc pierwsze takie kroki podjąłem w 2010, na przełomie 2010-2011 roku i wtedy pamiętam, że miałem coś takiego jak SoundClick, to jest jakby ówczesny odpowiednik BeatStarsa, i wrzucałem tam jakieś swoje rzeczy i mój serdeczny kolega Risk Zero powiedział, że Juras z pokoju z widokiem na wojnę szuka bitów. Jakby to wtedy były jeszcze złote czasy, prosto, tam naprawdę bardzo dużo się działo. W skrócie zaowocowało to tym, że na płycie Droga Wojownika Pokoju z widokiem na wojnę zrobiłem 8 produkcji, z czego kawałek Moja pierwsza dziewczyna, który do dziś jest właściwie największym utworem Jurasa. Ja miałem takie postanowienie, że będę po prostu działać na zasadzie toczenia takiej kulki śnieżnej, że okej, tutaj odhaczyłem coś fajnego, no to w takim razie teraz muszę sięgnąć po ludzi, którzy robią jakby inne rzeczy lub mają jeszcze jakby większy rozpęd, rozmach. Chociaż wtedy jakby Juras z tym kawałkiem miał na tyle sukcesu, że ciężko mówić o tym, jakby sam nie był właśnie też dużą postacią. No i przede wszystkim w drugiej kolejności zaowocowało to współpracą z Boriksonem. Borikson wtedy wracał chyba z wysp do Polski, żeby powrócić muzycznie i pracował nad albumem o tytule Rap Not Dead i tam również pojawiło się 5 moich produkcji. Myślę, że to był też taki kluczowy moment w moim rozwoju, ponieważ on chciał nowych brzmień. To był raper, który na tamte czasy, wiesz, wrócił z UK, gdzie jest dużo elektroniki, dużo grime'u w tamtych czasach, więc troszeczkę potrzebował właśnie nowych rzeczy, a ja wtedy chciałem też bardziej dyktować swoją wizję niż się dostosowywać do wykonawców i robiłem bardzo dużo trapowych bitów, co było
niezbyt popularne w tamtych czasach w Polsce. We Francji i w Belgii już było to popularne. To było tak, że Brixon się spotkał na planie klipu do jednego z utworów do tego albumu, który akurat ten utwór nie był na moim bicie. Numer się nazywał Tworzymy Historię chyba. Doszło chyba do rozmowy po prostu na temat moich produkcji i wówczas Paluch się sam do mnie odezwał. Zrobiliśmy wstępnie dwa utwory na płytę Lepszego Życia Dealer, a później od razu zrobiliśmy wspólny mixtape Made in Heaven, gdzie to już było takie moje, że tak powiem, jak na tamte czasy, taki pik skillowy i wyczucie jakby tych trapowych brzmień. To był mój pik zdecydowanie i w tym samym okresie Quebo też się do mnie odezwał, żebyśmy zrobili coś razem i też tego w tym samym roku właściwie wyszedł utwór Hype i na płycie jeszcze był utwór Ciuchy Kobiety, gdzie tam było sporo raperów, z tego co pamiętam, Sitek, Raz, Dwa Sławy. Fajne grono. Nie wiem, czy nie przeoczyłem czegoś. W międzyczasie też jeszcze był utwór 5GFM, gdzie był Kajman, Sitek, Buszu, Borikson, też taki trochę cyferowy. No i jakby ta kulka śnieżna nabierała dużych proporcji. No w tym 2014 roku chyba już byłem bardzo ugruntowany, jeśli chodzi o polski rynek. W tym samym czasie we Francji miałem swój pierwszy placement, który zaowocował złotym wyróżnieniem na albumie Alonso. I w 2015 roku pierwszy raz współpracowałem również ze Słoniem. I ta współpraca zaczęła się, no jakby ja zahaczyłem bardzo mocno o poznańską scenę, robiąc tyle rzeczy z Paluchem wtedy, a wiadomo, że jakby to są wszyscy ludzie, którzy się znają. No i zaczęliśmy robić ze Słoniem kawałki. Zresztą robimy do dziś, tak samo z Paluchem. Jakby to są takie dwie osoby, z którymi do dzisiaj jestem w super relacjach. No można mówić o przyjaźni właściwie. Nie rozmawiamy tylko o muzyce przykładowo, jak rozmawiamy. No i dlatego też po Redrumie kolejna płyta ze Słoniem w drodze. Z Paluchem też coś tam mamy na ogniu, ale jeszcze nie mogę dużo o tym mówić. To znaczy właściwie nic konkretnego nie mogę o tym mówić. No i w międzyczasie zawierałem współpracę oczywiście z takimi ludźmi jak Kasba Łagane, Gedz, Tau, Kali. Też było kilka takich epok, no bo byłem też w duecie producenckim przez 5 lat i dużo ludzi nie wie, że na przykład Kasba Łagane, Nie wal z dychy, to jest moja produkcja, albo Paluch Oko, że to jest moja produkcja, albo że Ty do mnie przyszłaś, Kękę, to też jest moja produkcja we współpracy z Dimzem. Także troszeczkę gdzieś to jest porozsypywane i czasami muszę o tym przypominać. W tym roku może wykonam jakiś taki ruch na social media, gdzie będzie przypomnienie o tym, co faktycznie było przeze mnie robione, bo niekoniecznie wszyscy łączą kropki, co jest zrozumiałe, bo w duecie producenckim działaliśmy stricte pod pseudonimem naszym wspólnym, z ówczesnym wspólnikiem. Działaliśmy jako Young Veterans. Także czasami trzeba przypominać ludziom. Do dzisiaj są zdziwieni na przykład, jak w sensie niektóre osoby, nawet takie niezbyt oddalone, że tak powiem, tylko osoby, które znam całkiem dobrze, dziwią się, że a, to ty robiłeś? No jakby wiadomo, nie było to uwzględniane, ponieważ nie były to rzeczy solo, ale na pewno będę o tym jakoś tam przypominać, bo jest to ważną częścią gdzieś tam istnienia jako persona w sferze publicznej. Pewnie, pewnie. Jeszcze odnosząc się do tej kuli śnieżnej, czy masz wrażenie, że fakt, że trzymałeś swoje rzeczy, że tak powiem, w szufladzie przez 3 lata, zanim zacząłeś je rozsyłać i w ogóle coś z tym robić, miał też duże znaczenie w tym, bo wiele producentów zaczyna już rozsyłać swoje rzeczy, próbują coś z tym zrobić, że tak powiem, za szybko, w momencie, gdzie no nie jest to jeszcze takie dobre, nie jest to jeszcze ta jakość, więc czy uważasz, że to miało też kluczowe znaczenie w tym przypadku? Myślę, że tak, bo ja najzwyczajniej nie chciałem zawracać dupy, że tak powiem, wykonawcom jakimiś trefnymi rzeczami, ale też ten okres 3-letni, on nie jest koniecznie jakoś reprezentatywny, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, no bo u mnie to wynikało z tego, że ja dopiero po roku odkryłem, że w ogóle istnieją wtyczki. Ich dostępność nawet w formie skrakowanej była dosyć ograniczona i jeszcze trzeba było umieć to skrakować, bo nie było tutoriali na YouTubie, tak jak dzisiaj, że po prostu wszystko możesz mieć od ręki. Więc w dzisiejszych czasach, gdzie na przykład istnieje Splice, istnieją jakieś paczki MIDI, jakby dzisiaj, żeby zrobić beat, nie trzeba praktycznie się wysilać. Tutaj mówię o dobrym bicie, bo jeżeli ktoś ma ucho i gust, no to będzie w stanie skleić coś fajnego. Tutaj też tylko chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi o krakowanie, to oczywiście była to praktyka, zanim zacząłem zarabiać pieniądze na bitach, bo później wziąłem sobie za punkt honoru, żeby jednak mieć te wszystkie rzeczy legalnie. Także to tylko taki nawias chciałem dodać. Także dzisiaj, no nawet po miesiącu ktoś jest w stanie skleić dobry bit, jeżeli ma do tego dryg, no bo jednak trzeba mieć jakieś wyczucie minimalne do tego. Czasami jak się słyszy jakieś bity teraz, to nie da się ocenić, czy ktoś jest producentem, beatmakerem od 2 miesięcy, czy 6.
po prostu ludzie bardzo łatwo przesiąkają wszystkim, co słyszą i nie są to dla nich rzeczy trudne do odtworzenia. Natomiast kwestia oryginalności to już jest co innego. Ale zrobienie generycznego bitu, który trzyma się kupy, to nie jest trudna rzecz. I wielu producentów, bardzo takich młodych, stażowo, jest w stanie to zrobić. Zgadzam się. Jeszcze zanim przejdziemy sobie do tych wszystkich producenckich spraw, chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, bo miałeś swoje studio, działałeś też z raperami z zagranicy, wspomniałeś o Złocie we Francji. Opowiedz trochę o tym, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawy wątek twojej kariery, nie tylko to, co robiłeś w Polsce, ale też twoja działalność ogólnie za granicą, także śmiało możesz nam tutaj opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. A więc tak, za pośrednictwem jednego z lokalnych raperów z Brukseli poznałem producenta o pseudonimie Kendo, z którym, że tak powiem, muzycznie uzupełnialiśmy się, więc od razu stwierdziliśmy, że jest sens może zrobić coś razem, bo będzie to jakby podwójna siła uderzenia i mieliśmy możliwość taniego najmu lokalu, który idealnie pasował pod studio i to było właściwie w podziemiu, w piwnicy. On miał tam jakieś umiejętności budowlane, troszeczkę starszy koleżka ode mnie, który już trochę jakby więcej manualnych rzeczy zdążył zrobić niż ja w tamtym okresie, że tak powiem, i po prostu zainwestowaliśmy pieniądze w to. Generalnie wstępnym celem było to, by te studio mieć do własnego użytku. Natomiast stwierdziliśmy, że okej, dobra, no jednak są jakieś koszty i tak dalej miesięczne i że po prostu to musi funkcjonować jednak komercyjnie co najmniej x godzin tygodniowo, żebyśmy mogli spokojnie przez resztę godzin funkcjonować sobie i robić swoje rzeczy, takie na jakie mamy ochotę. No i przez ten okres przewinęło się parę ciekawych postaci przez nasze studio. Przykładowo PLK, którego poznaliśmy wcześniej, zaprosiliśmy go do studia po prostu jak był w Brukseli, bo poznaliśmy go w Paryżu podczas wypadu z Paluchem, który wtedy grał również na koncercie PLK właśnie. Również na takich początkach swoich karier był u nas Green Montana, który aktualnie jest już bardzo ugruntowaną postacią na francuskojęzycznej scenie. Produkowaliśmy jego pierwsze epki, które doprowadziły go do przyciągnięcia uwagi przez rapera o pseudonimie Buba, który ma swoją wytwórnię. Dzięki tym kawałkom otrzymał deal od Buby wydawniczy, który chyba niedawno mu się skończył. Jakby no, bardzo dużym zawodnikiem stał się Green Montana. Tak samo Frenetic, tutaj nie produkowaliśmy go, natomiast przychodził do nas nagrywać jedne ze swoich pierwszych kawałków, które wypuszczał. Isha, który w tamtych czasach był mocny lokalnie, teraz też mocno już we Francji jest rozpoznawalny. Przewijało się dużo ludzi, nie tylko jakby ze sfery rapowej, ale również popowej, ponieważ mój wspólnik jest po szkole muzycznej, w sensie były wspólnik, ponieważ już nie działamy razem od 2018 roku, czy 19 chyba. On jest po szkole muzycznej i miał zamiłowanie do takich bardziej ambitniejszych brzmieniowo rzeczy, że tak powiem, nie ujmując nic rapowi, ale chyba rozumiemy, o co chodzi. Właśnie z tego powodu on sporo też działał nad popowymi rzeczami, także również były u nas wokalistki, wokaliści, bardzo szeroki przekrój ludzi. Było to fajne pod względem doświadczenia zarówno takiego relacyjnego z ludźmi, jak i przedsiębiorczego. Przedsiębiorczo po prostu to też było ciekawe. Ja nigdy wcześniej nie zakładałem żadnej działalności, a to studio, no, ciekawa lekcja w ogóle. Czy otworzyłbym sam studio aktualnie? Myślę, że nie. Chyba, że dla samego siebie, ale wynająć specjalnie lokal pod to, żebym mógł robić bity, może trochę przesada, nie ma takiej potrzeby. Poza tym też lubię troszeczkę być w takim swoim kokonie, że tak powiem, i no i mieć taką wygodę psychiczną, że jestem u siebie i sobie po prostu robię. Rozumiem. Czy ty jako producent czujesz się może lepszy, albo to, że jesteś prawdziwszym producentem, czy cokolwiek, przez to, że działałeś w takim, powiedzmy, OG stylu, czyli miałeś studio, czy działałeś z artystami, jakby w prawdziwym życiu, co nie, siedziałeś z nimi razem i tak dalej, to wszystko miało taki, powiedzmy, klimat bardziej faktycznie takiej relacji i tak dalej. Ogólnie skupione to było na takim pracowaniu też razem z artystą, porównując do producentów bardziej w tych czasach, którzy na przykład gdzieś tam tylko wysyłają sample, w ten sposób zdobywają placementy, gdzieś tam za bardzo nie są, że tak powiem, złączeni z tymi artystami w żaden sposób i to gdzieś tam jest takie, jest ten dystans, że tak powiem. Czy czujesz przez to, że może jesteś lepszym producentem, czy bardziej prawdziwym, czy cokolwiek? To znaczy, wiesz co, myślę, że nie mierzę się taką miarą, w takim sensie, że i tak większość rzeczy, które zrobiłem, wynikały z wysyłania bitów. Ja na przykład ze Słoniem się nie spotkałem ani razu w studio podczas tworzenia albumu Red Room, albo nawet swojej płyty producenckiej Olimp, gdzie jest chyba 27 gości. Ja się nie przeciąłem z żadnym podczas tworzenia tego. Z takich
takich utworów, które powstały organicznie, to bardziej były właśnie podczas okresu, gdy mieliśmy to studio, no to siłą rzeczy działaliśmy z tymi wykonawcami, którzy byli na miejscu. Wydaje mi się, że kwestia lepszego czy gorszego producenta nie wynika z tego, w jaki sposób dostarcza jakby te bity, a raczej jaki jest jego autentyczny wkład producencki, bo o ile są kawałki, gdzie po prostu były nagrywane one pod moje bity i aranżowałem to po otrzymaniu akapeli, jakby to jest większość kawałków, które zrobiłem, natomiast na pewno gdzieś tam osobiście jest większa satysfakcja, jak faktycznie masz świadomość, że usiadłeś z artystą, że doradziłeś mu, żeby tutaj na przykład zmienił wers i tak dalej. To wszystko można zrobić też na odległość. I w przypadku Red Roomu tak było, że mimo, że nie byliśmy razem w studio ze Słoniem, to gdzieś tam padały te rekomendacje, co można zrobić w danym miejscu, gdzie skrócić, gdzie zmienić jakąś, nie wiem, sylabę nawet, czy cokolwiek. To jest praca producenta i zakładam, że również inni producenci jakby młodszego pokolenia również tak działają i wydaje mi się nawet, że w Polsce aktualnie jest dużo większa kultura działania na miejscu z wykonawcą niż kiedykolwiek indziej, bo raperzy jakby nowej generacji też mają zupełnie inny tryb działania niż raperzy, którzy już tam od wielu lat funkcjonują na naszym rynku i po prostu te wysyłanie paczek bitowych to była taka najnormalniejsza rzecz i rzadko bywało coś takiego, że polski raper mówił producentowi: ej, chodź, ustawimy się w studio i podziałamy, tylko po prostu chciał we własnym kącie pracować nad warstwą liryczną i jakby nie widzę tutaj, czemu miałbym czuć się lepszy. Na pewno może bardziej doświadczony, no bo jednak mając za sobą różne epoki, tak naprawdę jeśli chodzi o rynek muzyczny, o produkcję, no to na pewno miałem do czynienia z większą ilością różnych rzeczy czy sytuacji. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja był lepszy niż byłem wczoraj. W sensie, wiesz, o co chodzi. W ten sposób staram się myśleć, bo takie porównywanie się, wiesz, z innymi producentami to jest trochę takie toksyczne i bezużyteczne w sumie. No nie ma to najmniejszego sensu. Jesteś już w tej branży bardzo długo, więc jakbyś powiedział, że zmieniła się ta cała gra, jeśli chodzi o producentów. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Czym to się w ogóle różni? Jak to było kiedyś, jak to jest teraz? Wiesz co, to zacznę od tego, że ja się bardzo cieszę, że zaczynałem w tamtych czasach, w których zaczynałem, ponieważ nie było takiego przesytu. Ja pamiętam, że w tamtym okresie to, co robiłem, sposób, w jaki to robiłem, nie było wielu producentów, którzy zbierali tyle jakby propsów za swoje bity, a dzisiaj rynek jest bardzo przesycony. Wezmę tutaj na przykład, jest taki producent Merkury przykładowo, który jest mega kotem, jakby praktycznie co tydzień wychodzą jakieś utwory z jego produkcji, prowadzi TikToka i do tego robi jeszcze producenckie single i jeśli chodzi o social media, no to jakby widać, że jest ciężko, nie? Jakby dla mnie to jest koleś, który ma wszystko praktycznie, co jest potrzebne, żeby przyciągać uwagę, ale mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, żeby zaimponować polskim słuchaczom jako producent, no to trzeba już zrobić coś naprawdę bardzo daleko wybiegającego poza cokolwiek, czego słuchacz może się spodziewać. No i tutaj jest drugi przykład, jest Shadow, który po prostu ma placementy u Kanye Westa i ja widziałem jakby, jak to wpłynęło na ruch na jego Instagramie przykładowo. Poza tym też jest spoko content kreatorem, bo tam nie tylko muzyczne rzeczy wrzuca na rolki i widzisz właśnie jakby zrobienie nawet największych rzeczy w Polsce w dzisiejszych czasach przy tylu producentach, ilu ich jest, może się okazać niewystarczające, by się przebić do publiki. Natomiast tutaj niezależnie od tego Merkury, o którym mówiłem, że tak powiem za kurtyną w branży, raperzy go znają, tak? On współpracuje z raperami i myślę, że to jest najważniejsze w przypadku kogoś takiego jak on. Tu, gdzie przebicie się jakby do słuchaczy jako postać publiczna jest bardziej kluczowa, to jeżeli prowadzisz przykładowo BeatStarsa i faktycznie szukasz swoich klientów, że tak powiem, no w internecie, tak? No to jest troszeczkę inny tryb działania i wtedy wiadomo, że na pewno warto jest dbać o te social media dużo bardziej, bo właściwie od nich wszystko zależy. Natomiast jeżeli chcesz funkcjonować jako producent, który chce bazować na placementach, to social media nie mają aż takiego znaczenia, tak szczerze. Dobra, a teraz jak możesz, to powiedz mi, co na ten moment najbardziej wkurza cię ogólnie w branży muzycznej? Nie tylko jeśli chodzi o producentów, ale też o raperów. Jak to wygląda? Wiesz co, myślę, że wcześniej wspominany w kontekście przebijania się producentów w tamtych czasach, a w dzisiejszych, przesyt. Po prostu jest za dużo muzyki. Mam wrażenie, że o ile to jest fajna rzecz, że dużo narzędzi stało się tak łatwo dostępnych, tak jednak owocuje to tym, że praktycznie każdy jest w stanie być producentem, każdy jest w stanie być raperem.
i stworzyć nagranie, które będzie miało ręce i nogi od tej strony technicznej, tak? Bo wiadomo, że jeśli chodzi o skillsy i tak dalej, to jest osobny temat. Drażni mnie tego, że jest za dużo tej muzyki i fakt, że jest jej tak dużo, samo z siebie powoduje to, że jest bardzo dużo powtarzalnych treści, które są bardzo do siebie zbliżone, czy to tekstowo, czy to muzycznie. Ja właśnie ostatnio na Threads wrzuciłem taką rozkminkę właśnie, że nie wiem, czy ja się starzeję, ale czy coś, ale no po prostu no, jest nuda w rapie, nie? Że jak było tego mniej, to każda premiera, każde wydarzenie było czymś bardziej specjalnym niż teraz, wiesz, bo po prostu było tego mniej. Żywotność projektów również była dłuższa też, dlatego że było ich mniej i po prostu nie było aż takiego przekroju projektów, po które można było sięgać i rzucić, nie wiem, po dwóch dniach, żeby słuchać kolejny. No i gdzieś tam chyba ten przesyt najbardziej jest taką rzeczą, która najbardziej gdzieś tam mnie denerwuje, bo czy jest mało utalentowanych raperów? Nie. Czy jest mało utalentowanych producentów? Też nie. Jest ich całkiem sporo. Natomiast w momencie, kiedy premier jest tak dużo, to jest raz ciężko w ogóle wszystko nadrabiać, a dwa, nie masz czasu docenić jednej rzeczy, która wyszła na tyle, bo zaraz musisz sprawdzać kolejną. No po prostu jest tego za dużo. Mam takie odczucie i zdecydowanie to jest, ten przesyt jest najbardziej uciążliwą rzeczą z mojego punktu widzenia jako słuchacz, bo jako producent nie borykam się zbytnio z tym przesytem, bo mam jakby swoje wąskie grono ludzi, z którymi współpracuję od bardzo dawna lub mniej, ale po prostu wiem, na czym stoję, wiem, co robimy, ale jako słuchacz nie daję rady tak naprawdę, nie? Twoim zdaniem jest to też spowodowane może taką chęcią dotarcia do mas, może chęć zarobienia pieniędzy, czy cokolwiek z rapu w tym momencie przez też nie tylko raperów, ale producentów, czy też bardziej chcą robić coś, co jest bardziej generyczne, żeby też trafiać do większej ilości raperów i tak samo raperzy nagrywają piosenki, które mają trafiać do większej ilości ludzi, gdzieś tam powodując, że to jest trochę bezpłciowe. To znaczy, tutaj też jakby są dwie strony medalu, bo o ile można zarzucić, że niektóre rzeczy, które są masowo słuchane, są bezpłciowe, to jednak one są słuchane dlatego, że ludzie chcą tego słuchać, bo za tymi wszystkimi cyframi ilości odtworzeń stoją prawdziwi ludzie, którzy klikają play i faktycznie słuchają tych rzeczy, także z tego punktu widzenia najwyraźniej ta muzyka nie jest robiona źle. Też słuchacza nie obchodzi do końca, co w jaki sposób powstało. On jakby nie jest w stanie czasami ocenić, czy coś jest generyczne, czy nie. Nie mówię tutaj o wszystkich słuchaczach, ale jeżeli dany utwór wzbudza w nim jakieś określone emocje lub tłumi jakieś inne emocje, to jakby to już wtedy słuchacz się czuje zadowolony, tak? Że może do czegoś pobujać głową, albo z czymś się tam utożsamić, albo uciec od jakichś problemów, bo wydaje mi się, że to, że te treści rapowe, takie mocno materialistyczne, mają takie powodzenie, to dlatego, że gdzieś tam na te 2 minuty 30, jak słuchacz, który ma, nazwijmy to, nie wiem, taki no typowy, ordynarny, że tak powiem, tryb życia, to po prostu jest to jakaś taka ucieczka dla niego, że może sobie pofantazjować przez chwilę, jakby być tym wykonawcą, którego słucha. Tak jak trochę oglądając filmy, nie? Czasami też utożsamiasz się z jakąś postacią, no to tutaj jest to na tej samej zasadzie. Więc z jednej strony dużo jest takiego płytkiego przekazu, ale on właśnie też ma swoje takie zastosowanie i dlatego odnosi taki sukces. I wykonawcy doskonale o tym wiedzą, albo czasami nie wiedzą, tylko po prostu widzą, że jakaś receptura zadziałała i starają się wycisnąć z niej ile się da do ostatniej kropli. A jeśli chodzi o młodsze pokolenia, czy wchodzą w rap dla pieniędzy, gdzieś tam właśnie też te utwory, o których teraz rozmawialiśmy przed chwilą, przyczyniają się do tego, że faktycznie jest taka wizja u młodych ludzi, że w tym rapie jest tyle pieniędzy, że każdy może tyle zarobić i tak dalej. Natomiast często się zderzają z tym, że jednak bez ciężkiej pracy to się nie stanie. Bo pamiętajmy o tym, że najwięksi raperzy w Polsce w takim rozumieniu komercyjnym są często albo też świetnymi przedsiębiorcami i to im bardzo pomogło w tym, żeby dotrzeć tam, gdzie są, ponieważ rozumieją kwestie finansowe i ogólnie rozumieją rynek muzyczny w całości, albo mają w swoim otoczeniu takie osoby, które to wszystko rozumieją bardzo dobrze. No bo umówmy się, no dużo takich podziemnych wykonawców ubolewa nad tym, jakie są wynagrodzenia z cyfry. Natomiast jeśli chodzi o największych takich raperów w naszym kraju i nie tylko, to streamingi raczej u żadnego nie stanowią głównego źródła dochodu, tylko
różne współprace partnerskie, granie koncertów przede wszystkim, merch. Jakby to są te prawdziwe źródła. Ta muzyka, ona jest wtedy tylko takim pośrednikiem, który służy do tego, żeby wyeksponować właśnie te inne gałęzie i żeby z nich mieć korzyści finansowe. Także, no, jeżeli ktoś aktualnie zaczyna być producentem i nastawia się na jakieś wielkie zyski finansowe, no to na pewno życzę powodzenia, ale to będzie trudna przeprawa. Myślę, że dlatego też BeatStars jest takim fajnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś ma odrobinę konsekwencji, to jest w stanie to rozbujać i faktycznie z tego zarabiać jakieś sensowne pieniądze. Natomiast generalnie przez to, ilu jest producentów na kilometr kwadratowy, powiedzmy, aktualnie jest to bardzo ciężkie, więc myślę, że najprędzej przebije się ktoś, kto, jakkolwiek to zabrzmi, no robi to po prostu z pasji. Pieniądz nie powinien być jakby głównym motywem do robienia muzyki, jeśli chodzi o początki, bo może to też negatywnie rzutować na podejmowanie decyzji życiowych, kluczowych czasem bardzo. Ktoś postanawia, że zostaje raperem, rzuca pracę i no nie jest to zbyt odpowiedzialne, tak? U mnie wyszło jak wyszło, ja postanowiłem, że zrezygnuję ze studiów, żeby zajmować się muzyką, ale było to w momencie, kiedy już robiłem takie rzeczy właśnie jak album z Paluchem Made in Heaven i gdzie dostałem po prostu w gotówie kanapkę w euro za projekt. Było to namacalne, że okej, ja teraz zarobiłem fajne pieniądze i to znaczy, że dalej mogę to robić, ale rzucanie pracy czy szkoły tak na oślep, bo po prostu ktoś sobie coś ujebał w głowie, no to jest bardzo ryzykowne. Lepiej stawiać bezpiecznie te kroki, jak się wchodzi w muzykę, szczególnie w aktualnych czasach, gdzie robienie samej muzyki to jest za mało, bo jest wizerunek do utrzymania, bo trzeba mieć jakąś tam prezencję w internecie. Chyba, że już się ma jakieś kontakty, no to wtedy jest to mniej konieczne, ale generalnie w dzisiejszych czasach, no, trzeba istnieć w social mediach, żeby być zauważonym. I też pamiętać jakby, kto jest twoją grupą docelową, bo grupą docelową producentów bezpośrednio nie są słuchacze, grupą docelową producentów są wykonawcy, którzy mają swoją grupę docelową i w ten sposób każdy w jakiś sposób w tym łańcuchu zarabia jakieś pieniądze. Także trzeba też mieć jasno ukierunkowane w swojej głowie, gdzie się chce dotrzeć i mądrze zaplanować w jaki sposób, bo no nie jest to oczywiste i na pewno kierowanie się stricte zarobkiem to nie jest prawidłowa droga, po prostu nie jest bezpieczna dla samego siebie. I skoro już rozmawiamy o zarobkach, to powiedz, czy ty na ten moment utrzymujesz się z muzyki? Co jest twoim głównym źródłem dochodu, jeśli chodzi o muzykę? I możesz też powiedzieć, czy jakieś inwestycje też są jakby teraz twoim źródłem, że pieniądze z muzyki może jakoś wykorzystałeś na jakieś inne inwestycje? Jak to wygląda? A więc tak, ja mógłbym utrzymywać się z samej muzyki, natomiast pracuję również w wytwórni Sony Music Poland jako A&R, a niebawem jako menadżer studia nagrań, nad którym teraz pracujemy. Także też nie mam tej presji, którą miałem przez jakiś okres mojego życia, no bo były takie okresy, że stricte z muzyki próbowałem się utrzymywać. Nie mam takiej presji, że kurde, coś musi wyjść, bo inaczej będzie lipa w tym roku czy coś. To też bardzo dobrze wpływa na mój proces twórczy, bo wróciłem do zajawkowego robienia muzyki po prostu. Generalnie też praca, którą się zajmuję, w bardzo wielu aspektach się krzyżuje z faktem, że jestem producentem. Także to jest coś na takiej zasadzie, że to jest takie przedłużenie ręki, że tak powiem. Też to jakieś tam udostępnia potencjalne możliwości. I jeśli chodzi o inwestycje, bardziej rozumiem, że tutaj chodzi o pytanie, co bym polecał jako inwestycje dla młodych producentów, którzy zaczynają swoją przygodę i zarobki. To szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, bo jak byłem początkujący, to nie myślałem o takich rzeczach. Na pewno w swój rozwój. To jest mega ważne, bo tam, gdzie jest dużo beatmakerów, to każdy kolejny skill, który można nabyć poprzez jakieś szkolenia czy cokolwiek, jest wartością dodaną i też poszerza możliwości młodego producenta, bo wtedy można swobodniej, nie wiem, na przykład funkcjonować w jakichś warunkach studyjnych, a może zostać nawet realizatorem czy cokolwiek, co pozwoli tak naprawdę na poszerzenie swojej aktywności, więc na pewno inwestowanie w swój rozwój, gdzie sam dopiero niedawno zacząłem w sumie interesować się jakimiś szkoleniami, żeby, no, całe życie człowiek się uczy, żeby poszerzyć po prostu wachlarz swoich umiejętności, bo uważam, że to jest mega ważna rzecz, dlatego na pewno rekomenduję każdemu, by mógł w miarę możliwości inwestować w swój rozwój, bo to nie zawsze też jest mega kosztowne i może otwierać dużo drzwi, których nawet nie było na horyzoncie na samym początku. I przechodząc teraz już do producentów, do tego, co
co robią dobrze, co robią źle, co twoim zdaniem w tych czasach głównie producenci robią źle, jakie błędy popełniają, co widzisz, co albo cię denerwuje, albo po prostu tak nie powinno być, bo szkodzi to albo branży, albo samym producentom. Znaczy, wiesz co, w ogóle tak zauważyłem, że na przestrzeni ostatnich 5 lat tych rzeczy, które są denerwujące, jest ich mniej, ponieważ gdzieś tam nowe pokolenie bardziej się interesuje budowaniem własnej świadomości tego, jak co działa, co przykładowo właśnie na moim Discordzie też było widoczne, bo ludzie się zaczęli interesować, czym jest DAX, jak to funkcjonuje, lub na przykład, że można mieć procent z przychodu z cyfry jako producent kawałka, co jest od czego zależne, także myślę, że jedyna rzecz, która aktualnie może być taką wkurzającą, no to może wciąż to, że niektórzy producenci bardzo zaniżają stawki, ale co też z ich perspektywy jestem w stanie zrozumieć, bo zakładam, że to jest takie założenie, że lepszy jakiś grosz niż żaden oraz, że jeżeli zejście z jakiejś stawki może zaowocować jakimś udziałem na jakimś projekcie, który może okazać się przełomowy dla danego producenta, no to pewnie też z tego to wynika. Myślę, że zaniżanie stawek, no jakby ja nie padam tego ofiarą, no bo tak jak mówię, ja mam swoje grono osób, z którymi współpracuję i jakby te wszystkie czynniki, o których rozmawiamy, w ogóle nie mają wpływu na to, jak ja funkcjonuję z tymi ludźmi, ale myślę, że powinni producenci jakoś się bardziej może cenić, bo jakby te postacie, które grają pierwsze skrzypce w polskim rapie, to nie są ludzie, którym brakuje środków i poza tym rynek dalej rośnie w takim rozumieniu, że tych słuchaczy miesięcznych na Spotify'u, ogólnie użytkowników Spotify Premium przykładowo, bo to nie jest jedyna platforma, przybywa co roku, więc jest więcej odsłuchów, jest więcej ludzi, którzy za to płacą i w związku z czym są też większe zarobki, więc żeby bardziej bez kompleksów producenci podchodzili do takich kwestii biznesowych, bo jednak jest to bardzo istotna rzecz. Jeżeli ktoś zamierza na poważnie się tym zajmować, no tak jak wspominałem wcześniej, nie powinna to być główna motywacja, ale troszeczkę w innym kontekście, bo omawialiśmy jakby obranie ścieżki życiowej i w tym kontekście mówiliśmy o tych zarobkach. Natomiast jeżeli już się zdecydowałeś, że okej, chcesz w to brnąć naprawdę zawodowo, no to zrób wszystko tak, żeby z tego zarabiać, po prostu. Takie pieniądze, które pozwolą ci w tym funkcjonować przez, no najlepiej całe życie, tak? Tylko, że no tak jak mówię, no troszeczkę psucie rynku zaniżanymi stawkami wciąż jest obecnym zjawiskiem i nawet jeżeli coś tam się polepszyło na tym rynku, to nawet nie wyrównało się inflacyjnie, że tak powiem. Po prostu ten wzrost takiej średniej stawki, nazwijmy to, jest wciąż wolniejszy niż koszty, jakie się ponosi na porządku dziennym. Więc jeśli chodzi o cenienie się, to powiedz mi, gdzie jest ta granica, żeby po prostu nie zmarnować jakiejś okazji, walcząc o tą swoją stawkę, załóżmy targując się z kimkolwiek, z jakimś raperem czy coś, a faktycznie, żeby trzymać ten swój poziom, powiedzmy. Tak jak wspomniałem, żeby nie tracić tej okazji, załóżmy walcząc koniecznie o te 100 zł, czy o ileś więcej, bo akurat taka jest nasza stawka. I też ogólnie, jak powinien cenić się producent? To jest kwestia, która jest troszeczkę złożona, bo wszystko zależy od tego, jaki to jest wykonawca i też, czy zamierzasz mieć procent z cyfry, czy nie. Jeżeli nie, no to analogicznie od razu trzeba wjeżdżać z jakąś stawką, która zadowoli jakby zarówno jedną i drugą stronę. No jakby mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach sprzedawać bit topce za 500 zł to jest ogromne nieposzanowanie samego siebie, bo to nawet nie chodzi o to, że ty możesz być nieznanym producentem, a za 500 zł zrzekając się wszystkich praw, czyli nie masz przychodu na przykład procentu jakiegoś z cyfry, czy tam ze sprzedaży fizycznej. No to właśnie ja mówię o takich przypadkach, że ktoś za 500 jakby wszystkiego się wyzbywa, a wykonawca ma przykładowo, nie wiem, 1 000 000 słuchaczy miesięcznie i koncertuje regularnie, jest na festiwalach i po prostu zarabia setki tysięcy złotych w bardzo szybkim czasie, ale no tak jak mówię, no to jest zależne od tego, co właściwie, za co ta kwota jest, czy jest za przeniesienie wszystkich praw, czy... Ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, ale no po prostu te kwoty, które psują na przykład rynek, no to są te kwoty rzędu, nie wiem, no 500 zł, czasami nawet 300 i nie do końca rozumiem, z czego to wynika lub w jakiej sytuacji finansowej ktoś życiowo jest, żeby sprzedawać bity po takich kwotach. Może ktoś myśli, że o, że skoro jest no-name'em, to nie może zawołać więcej, mimo że dany wykonawca robi potężne liczby, a może wynika to z tego, że będzie zadowolony po prostu z mniejszej kwoty, zamiast podjąć, nazwijmy to, ryzyko wynegocjowania jakiejś wyższej stawki. No bo niestety, no czasami są po prostu to szarpaniny takie, ale zawsze da się uzasadnić przy większym wykonawcy, że dlaczego żądasz większą kwotę niż mniejszą, tak? Bo właściwie na takim etapie to nie płacisz
niż stricte za renomę producenta, chociaż renoma też wpływa czasami na to, tylko po prostu, że zrobił tobie prawidłowy kawałek lub potencjalny hit i nawet jeśli nie ma tej renomy, no to i tak, nie wiem, wytwórnia czy coś, czy wykonawca sam wie o tym, że no, będzie to częścią jego projektu, który się na pewno sprzeda co najmniej w jakichś tam widełkach, które będą imponujące sprzedażowo. No i dlatego fajnie, żeby było, żeby producenci byli wynagradzani w adekwatny sposób, no bo dla mnie to jest absurdem, że ktoś jest w stanie wypieprzyć, nie wiem, 40 tysięcy złotych na klip, a 50 razy mniej chce dać za jakiś bit, bo jakby no bez tego bitu to nie ma kawałka, tak? Ale to są takie oczywiste rzeczy, które można wałkować, ale w świadomości polskich wykonawców jednak to pozostaje dalej jakimś, nie wiem, tak jakby ten bit był bardzo drugorzędną sprawą, a według mnie nigdy nie był tak pierwszorzędną sprawą jak w dzisiejszych czasach. Prawda. I czy chciałbyś zdradzić, ile ty najwięcej dostałeś za bit? Za jeden bit? Tak jest. Mogę powiedzieć tylko, że to była 5-cyfrowa kwota, ale jaka, to nie powiem. Okej, rozumiem. Też jest kwestia tego, że paradoksalnie są inne rzeczy, na których można zarobić dużo więcej niż robienie bitów na projekty rapowe, gdzie się wydaje, że o, znani ludzie, duże pieniądze, a tak naprawdę, nie wiem, robienie dżingli do podcastów lub do, nie wiem, no przykładowo dżingle do podcastów mogą okazać się dużo bardziej dochodową rzeczą niż czasami wyprodukowanie 3 bitów na jakiś projekt. Okej, rozumiem. Czy mógłbyś zdradzić odnośnie jeszcze właśnie ZAX-a, o którym wspomniałeś? Jak to wygląda? O co chodzi w ogóle z ZAX-em dla osób, które kompletnie nie mają pojęcia? I jak wygląda też ten proces zdobycia tego placementu, że załóżmy, już sprzedałeś ten beat, ten numer ma wyjść, jaki jest proces, żeby wszystko było zarejestrowane i tak dalej, żeby producent oprócz samych pieniędzy za beat, tej płatności, mógł też jakby zbierać swoje prawa, czy ten procent, który wygeneruje ten numer? To znaczy, no to po prostu tak, żeby zacząć od początku. ZAX to jest organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Działa to na takiej zasadzie, że oni zbierają pieniądze, które wynikają z tego, w jaki sposób utwory są eksploatowane. Czyli przykładowo, jeżeli utwór leci w radio, no to jest kwota licencyjna, którą radio opłaca i która idzie do podziału na wykonawców. Tak samo jest w przypadku YouTube'a, tak samo jest w przypadku Spotify'a, tak samo jest też w przypadku koncertów, więc właściwie tak zwane ZAX-y wynikają ze wszystkiego, gdzie utwór generuje jakieś pieniądze. W dzisiejszych czasach akurat fajne jest to, że dużo więcej jest już ludzi porejestrowanych w ZAX-ie niż nie, jeśli chodzi o osoby z branży, bo kiedyś problem polegał na tym, że przykładowo chciałem zgłosić jakiś utwór, to musiałem to robić na papierze i jeszcze komuś zlecać fortepianówki tak zwane, czyli po prostu byli ludzie, którzy normalnie robili zapis nutowy utworu razem z tekstem pod spodem, co czasami kosztowało więcej niż to, co utwór potem wygenerował, to było bez sensu i od paru lat jakby logistycznie w ZAX-ie bardzo dużo się poprawiło, bo można zgłaszać utwory online. Do tego są potrzebne 3 rzeczy. Po pierwsze MP3 utworu, po drugie plik PDF z tekstem utworu, a po trzecie to, żeby wykonawca był zarejestrowany również w ZAX-ie, ten, któremu się zrobiło bit. I wtedy po prostu się wyszukuje, wpisuje się procenty. Generalnie to wygląda tak, że 50% idzie do kompozytorów utworu, a 50% do autorów tekstu. W przypadku utworów słowno-muzycznych chyba to jest określane. No i się wpisuje te repartycje. Najlepiej jest skonsultować się z wykonawcą, żeby ustalić te tak zwane splity, żeby nie było jakichś niedomówień, nieporozumień. To jest parę kliknięć i po prostu musi później każda ze stron zaakceptować to na platformie ZAX-owej. Chociaż teraz jest też coś takiego jak rejestracja warunkowa, czyli nawet jeżeli druga strona nie zaakceptuje, nie kliknie po jakimś tam czasie, to jest chyba 30 dni od zgłoszenia utworu, to można i tak wyciągnąć, że tak powiem, swoją część. Także ZAX bardzo się poprawił pod wieloma względami. Są inne stowarzyszenia, są stowarzyszenia zagraniczne. ZAX jest o tyle fajną rzeczą, że jak się ma większy katalog, to no na przykład, nie wiem, 2 lata temu, no to ZAX po prostu płacił wszystkie moje rachunki. Nie w sensie, że ZAX bezpośrednio, tylko to, co uzyskiwałem z ZAX-u, pokrywał wszystkie moje jakieś wydatki życiowe i mógłbym wtedy żyć z samych ZAX-ów, tak? Natomiast jeżeli się chce to utrzymywać, no to trzeba ten katalog poszerzać, żeby były nowe nagrania, żeby było ich więcej, bo jak wiadomo,
wiadomo, im starsze nagranie, tym mniej generuje z czasem, dlatego jest to też coś, co trzeba napędzać regularnie. No i cieszę się z tego, że, bo ja na swoim Discordzie dużo wałkowałem właśnie o tych kwestiach ZX-owych i gdzieś tam w świadomości już nawet takich producentów, którzy, w sensie beatmakerów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, to generalnie częściej już wiedzą od razu o tym, że istnieje coś takiego jak ZX, niż nie. Także ta świadomość bardzo mocno się zbudowała w przeciągu ostatnich lat. Przy tym równolegle jeszcze rejestracja utworów w ZX-ie też została bardzo uproszczona i jest to bardzo łatwy do wykonania proces. No ja oczywiście polecam każdemu, kto ma nawet jakiś jeden placement, żeby się zarejestrować do tego ZX-u, bo zawsze jakieś pieniądze z tego wynikają. Jak się zarejestrowało utwór, to już nie trzeba nic robić, po prostu to kapie i polecam każdemu, żeby nie przesypiać takich rzeczy. I wspomniałeś wcześniej, że pracujesz głównie z artystami, których znasz, czy masz z nimi dobre relacje. Jeszcze nawiązując do ZX-a, czy miałeś takie sytuacje, mimo tego, że tak jak wspomniałem, pracujesz głównie z ludźmi, których znasz? Czy miałeś sytuację, gdzie ktoś nie chciał ci dać w pewnym sensie, nie zgadzał się na ten podział 50 na 50, bo wiem, że z tym mogą też być jakieś problemy. Wiesz co, nie, o dziwo nie miałem takich sytuacji, że druga strona odrzucała zgłoszenie z jakiegoś powodu, bo tak jak i też rekomendowałem parę minut wcześniej, tak też sam robię, że zawczasu już jakby dogaduję to z wykonawcą, zanim dokonam rejestracji, także nie miałem takiego problemu jeszcze nigdy. Okej. Okay. I czy uważasz, czy producenci powinni mieć też właśnie takie podejście dosyć biznesowe do tego wszystkiego, czy powinni się edukować w tych kwestiach, coraz bardziej patrzeć przez ten taki, powiedzmy, pryzmat też biznesu z tym wszystkim, chociażby budując różne źródła dochodu, chociażby, że tak powiem, stać na swoim biznesie, pilnować tego wszystkiego, żeby faktycznie czerpać też korzyści, które mogą czerpać, żeby nie tracić jakby na żadnej płaszczyźnie, że tak powiem. No, jeżeli ktoś postanawia, że chce na poważnie się tym zajmować, no to jak najbardziej, bo ja lubię się posługiwać taką przenośnią, że jeżeli chcesz jeździć samochodem, no to będziesz dużo bezpieczniej prowadzić dla samego siebie i dla otoczenia. Będziesz stwarzać mniejsze zagrożenie, jeżeli zdasz prawo jazdy, ponieważ będziesz wiedział, na czym polega w sensie ruch drogowy i funkcjonowanie machiny, w której się znajdujesz. Także jak najbardziej, no ja też rekomendowałem różne lektury na swoim Discordzie i też nie bezpodstawnie, bo one faktycznie mi pomogły w rozumieniu niektórych rzeczy, gdzie ludzie potrafią mieć błędne założenia co do tego, jak co działa i wierzyć po prostu w to, że coś jest, a nie jest lub odwrotnie. Też niestety na polskim podwórku YouTube'owym są postacie, które głoszą absurdalne rzeczy i są kompletnie mylące i nieprawdziwe, nie odzwierciedlają funkcjonowania rynku fonograficznego i to jest niebezpieczne, dlatego też trzeba ostrożnie wybierać źródła wiedzy, na które się stawia. No i książka jednak pozostaje zawsze takim no najlepszym źródłem, szczególnie jak jest pisana przez jakiegoś renomowanego prawnika, bo właśnie teraz z pamięci nie powiem. Nazwisko tego prawnika to jest Passman i książka chyba się nazywa, kurde, nie pamiętam, że w tytule jest Music Business, ale nie pamiętam, jaki jest pełen tytuł. Aczkolwiek już po tych słowach, kluczach na pewno da się to wyszukać. No i to bardzo otwiera oczy, tak? Dużo czasu można zaoszczędzić, też można się dowiedzieć, w jaki sposób można się zabezpieczyć w przypadku, gdyby ktoś eksploatował twoją muzykę bezpodstawnie, no bo na przykład wielu producentów, tak z tego co zaobserwowałem, czasami nie podostawali żadnych umów do podpisania w ramach swoich bitów. Ja im mówię, no ale przecież to świetnie, jesteś na wygranej pozycji. Ale jak to? Ja nic za to nie dostałem, ja nic nie podpisałem. Mówię, no właśnie, czyli twoja muzyka jest używana bezprawnie i tak naprawdę teraz, jak już utwór został wydany, to możesz żądać różnych rzeczy, żeby to uregulować i niekoniecznie powołując się na prawników, bo w takiej sytuacji, gdzie ktoś eksploatuje twoją muzykę bezpodstawnie, możesz podbić, nie wiem, do dystrybutora danego kawałka i dać o tym znać, że nie było przeniesienia praw i że to nie powinno być monetyzowane. No i generalnie szybko wtedy, jak utwór jest tymczasowo zdejmowany, to nagle szybko dochodzi do fajnego porozumienia między stronami. No dlatego mówię, no te różne lektury, one są mega ważne w tym kontekście, żeby wiedzieć, jakie prawa funkcjonują w muzyce, z czego one wynikają i co z nich wynika też. Ja wiem, że to może brzmieć jak rekomendowanie odhaczenia nudnej lektury, natomiast jeżeli chcesz na poważnie zajmować się muzyką, no to jest to jak najbardziej wskazane, żeby się edukować w zakresie tym takim mniej ekscytującym może, ale takim, który może tobie też zaoszczędzić dużo stresu i utraty jakichś przychodów. I zanim byłeś podpisany do Sony, zanim miałeś tą pomoc od nich, że tak to nazwę, czy był moment, że potrzebowałeś prawnika, czy teraz masz prawnika?
kilka, czy byłeś w stanie na przykład z niektórymi rzeczami lub rzeczami, które miałeś po prostu na tamten moment, radzić sobie sam? A więc tak, jeśli chodzi o publishing, to zanim zawarłem współpracę z Sony Music Publishing, rejestrowałem po prostu swoje utwory sam. Tam, tak jak wspomniałem, komplikacje bardziej wynikały z tego, że niektóre rejestracje były porozrzucane po różnych stowarzyszeniach, również zagranicznych, i były rozbieżności jakieś, bo za ich się zgłaszałem ja, ale za granicą ktoś inny, i to też jakby sprawiało problemy na linii za X i te inne stowarzyszenia, ale to bardziej wynikało z tej komunikacji między stowarzyszeniami. To w tym publishing mi pomógł, ale generalnie praktycznie wszystkie utwory rejestrowałem sam i zresztą bardzo pomogłem też im, żeby uporządkować niektóre rzeczy, bo zrobiłem takiego całego Excela ze wszystkimi nagraniami, ze splitami, z numerami API tych wszystkich wykonawców, także oni mieli to podane na tacy i poszło szybko. Byli bardzo zadowoleni, tam dostałem pochwałę, że bardzo kumaty jestem w tym zakresie i że fajnie by dla nich było, żeby każdy miał taką wiedzę na temat takich rzeczy. Z prawnika korzystałem dosyć rzadko, ale to też wynika z tego, że nie miałem takiej potrzeby, bo raz, że ja rozumiem umowy, które czytam, a dwa, że działając w wąskim gronie zaufanych ludzi, nikt nie chce jakichś wałków na mnie robić, więc no jakby nie ma po prostu takiej potrzeby. Jeśli chodzi o korzystanie z prawników, to zawsze to polecam, szczególnie wykonawcom, którzy na przykład wiążą się z jakimś podmiotem na parę lat, a nie do końca rozumieją, co w umowie jest napisane, i później z czasem wynika, że coś się nie pokrywa z tym, co oni myśleli. No jakby jak powierzasz swoją karierę, że tak powiem, wybierasz sobie de facto partnera do biznesu, jakim może być dystrybutor czy wytwórnia w roli twojego wydawcy, no to zawsze rekomenduję, żeby korzystać z usług prawnika, które wcale nie muszą być jakoś mega kosztowne, bo prawnicy co do zasady wiedzą, czego się spodziewać po tych wszystkich umowach i mają już gotowe odpowiedzi na potencjalne pytania, które mogą się pojawić. Ja po prostu sobie wszystko ukartowałem tak, żebym nie musiał się stresować tymi wszystkimi rzeczami. Gdzieś tam status, który sobie wyrobiłem lata temu, również stawia mnie w takiej pozycji, że nawet jak zaczynam jakąś współpracę z kim jeszcze nie współpracowałem, no to też czuję, że nie jestem traktowany tak, jakby był ktoś z mniejszym stażem. No przede wszystkim nauczyłem się czytać te umowy, no bo w ramach swojej pracy w wytwórni też bardzo dużo się nauczyłem w tym zakresie. Poza jakby faktem, że odhaczyłem jakieś tam lektury, to ta praca bezpośrednio w tym, przy negocjacjach jakichś lub pracując z działem prawnym nad jakimiś umowami, też bardzo dużo się nauczyłem i po prostu no nie mam takiej potrzeby, żeby sięgać po prawnika, chyba że właśnie jest taka sytuacja jak z tym projektem Snoop Dogga, Ice Cube'a i 42 Shorta, no to jakby wiadomo, że wtedy publishing jest od tego, żebym ja jako osoba, która im powierzyła jakby zarządzanie swoimi prawami autorskimi, żebym mógł skorzystać z ich zasobów, tak, z ich doświadczenia. Ale w innym przypadku jakby bardzo rzadko są jakiekolwiek sytuacje, gdzie nie wiem, co robić lub jak sobie z czymś poradzić, bo no jednak 14 lat już w tym jestem i mało rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć, że tak powiem. Czyli w kontekście tej renomy, tego statusu, czy uważasz, że twój skill i właśnie ta wiedza, to, że zrobiłeś dodatkowy krok, podjąłeś dodatkowy krok, żeby faktycznie się tego wszystkiego nauczyć, czy to miało duże znaczenie koniec końców i czy do teraz jest to jakby coś, co dziękujesz sobie, że nauczyłeś się jakby tego? No jak najbardziej. Staram się nie żałować, że też nie nauczyłem się tego wszystkiego wcześniej, bo właściwie to było możliwe, żebym nabył jakąś wiedzę wcześniej. Natomiast no człowiek też musi dojrzeć do niektórych decyzji, do jakiegoś innego podejścia również do wszystkiego. Także ja jako osoba, która aktualnie dużo wie, rekomenduję oczywiście wszystkim, żeby też starali się dużo wiedzieć, natomiast nie zawsze byłem tą osobą, która dużo wie. Na pewno jestem sobie wdzięczny za to, że koniec końców nie zaniedbałem tego, bo na pewno byłoby dużo trudniej. Były takie momenty, że właściwie nawet ta strona, że tak powiem, biznesowo-prawna, administracyjno-formalna była na tyle przytłaczająca w pewnym okresie, że prawie mnie to zniechęciło do kontynuowania robienia muzyki zawodowo, że tak powiem, więc w pewnym momencie to się staje już taką normą i rutyną i wszystko wraca do swojego porządku, bo jak już wiesz, no to wiesz. I tak naprawdę wtedy możesz się luźniej skupić na muzyce i czuć się bezpieczniej. Okej, rozumiem. I przechodząc już teraz stricte bardziej do skilla, do umiejętności muzycznych, jaka jest twoja opinia w ogóle o szkole muzycznej? Bo wspomniałeś, że miałeś kumpla, który gdzieś tam ukończył tą szkołę. Jak to wygląda? Czy to cokolwiek wnosi? Czy twoim zdaniem warto w ogóle podjąć czegoś takiego? Bo wiem, że niektórzy się zastanawiają, osoby, które chcą gdzieś tam wiązać przyszłość z tą muzyką, zastanawiają się nad szkołą muzyczną, nad studiami muzycznymi. Jak to wygląda z twojej strony? Czy to w ogóle opłaca
opłaca się, warto, co to daje? Ja to postrzegam trochę jako nóż obosieczny tak naprawdę, bo to, co zauważyłem na swoim byłym wspólniku, to było to, że on potrafił grać bardzo skomplikowane rzeczy, natomiast jeśli chodzi o robienie hitowych bitów, no to na przykład miał z tym problem, bo jego ambicja i wiedza, skill, który posiadał, nie pozwalał mu, żeby zrobić prosty bit i być z niego zadowolonym, więc ta wiedza teorii muzycznej, granie na instrumentach, to jest potencjalnie bardzo przydatne, jeżeli na przykład tworzysz z wykonawcą utwór na miejscu w studio, no to szybciej jesteś w stanie coś zrobić niż ktoś, kto po prostu klika, załóżmy, albo nawet jako realizator, żeby, nie wiem, powiedzieć wokalistce popowej, zanucić, jakie harmonie ma zaśpiewać do swojego głównego wokalu. Oczywiście można mieć ucho absolutne, chyba to się nazywa po polsku, i nawet bez szkoły muzycznej wtedy jesteś w stanie wskazać jakby melodyjnie, jakie harmonie powinny być zaśpiewane i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś tam niektóre osoby zatracają taki feeling, że to nie musi być symfonia, tylko to musi być coś, co jest hipnotyzujące, co jest catchy, co jest bangerowe, a do tego nie trzeba jakby 50 akordów, tak? Na porządku dziennym mamy przykłady nagrań, które to udowadniają, bo ucho takiego pospolitego słuchacza potrzebuje treści prostych, czytelnych, łatwo przyswajalnych, łatwych do zanucenia i tak właśnie powstają hity. Dlatego ta szkoła muzyczna zarówno może być plusem, jak i problemem. Z tego, co ja zauważyłem na przykładzie właśnie tego swojego byłego wspólnika. Okej, okay. Jeszcze jeśli chodzi właśnie o hitowe bity, tak jak wspomniałeś, odpowiedziałeś już trochę na to pytanie, ale jeśli mógłbyś podsumować na podstawie tego, że działałeś tyle z artystami, masz ogromny katalog, tworzyłeś też całe albumy i tak dalej. Jaki jest ten przepis na ten hitowy bit, żeby nie przekomplikować tego, żeby faktycznie artysta chciał użyć ten bit i po prostu, żeby finalny produkt gdzieś tam faktycznie zahaczał o ten hit, czy został tym hitem? No to przede wszystkim, tak jak wspomniałem, musi być to łatwe do zanucenia, musi być to catchy w takim rozumieniu, że musi być tam jakiś fajny groove, który po prostu sprawia, że zaczynasz się do tego w jakiś sposób bujać i tutaj jakby takie najważniejsze rzeczy do uzyskania czegoś takiego to jest przede wszystkim, żeby ograniczyć się do lepiej mniejszej ilości używanych dźwięków, żeby wszystko było przejrzyste i czytelne dla ucha słuchacza. Paradoksalnie trudniej jest zrobić prosty hitowy bit niż jakiś bardzo rozbudowany, dlatego że w momencie jak masz mniej ścieżek, mniej dźwięków, każdy z tych dźwięków przykuwa bardziej uwagę, w związku z czym musi być bardziej starannie dobrany. Także jest kwestia właśnie dobrania prawidłowych próbek perkusyjnych, prawidłowego basu, prawidłowego instrumentu do melodii. Ja na przykład miałem coś takiego, że siedziałem sobie w studio do 5 rano w Brukseli parę lat temu i stwierdziłem, że w sumie jestem już zmęczony, nie chce mi się szukać żadnego presetu, a mam jakiś pomysł na melodię. Stwierdziłem, że użyję mikrofonu i po prostu ją zagwiżdżę. No i tak zrobiłem beat do kawałka z mojej płyty producenckiej Olimp, Kasba Łagane, Bolesław Krzywousty. I właśnie to już w ogóle jest taki najlepszy przykład, bo nie dość, że jesteś w stanie zanucić melodię z tego kawałka, to w dodatku jesteś w stanie dokładnie tak samo ją wykonać, ponieważ jest gwizdana. Także taki przykład. Myślę, że takim innym jest utwór też u Kaza Bałagane, Skabę Zegar, gdzie jest bardzo prosty motyw, ale jest tam, wiesz, przyjemny, egzotyczny instrument, gdzieś tam później w refrenie uzupełniony trąbkami w tle i no jakby generalnie jak eksportuję beat, to wiem, kiedy jest potencjalnie hitowy, a kiedy nie do końca, bo później też dużo zależy od samego rapera, tak, który uzupełni to jakimiś innymi melodiami albo nie, no i też sama treść w sobie jednak no ma znaczenie, tak. Okej, okay. Powiedz mi, czy twoim zdaniem w przypadku niektórych producentów może ta miłość do muzyki gdzieś tam schodzi na drugi plan i bardziej zaczyna się robić taka klepanka tych bitów, może klepanie ich na ilość, czy faktycznie nie przykuwanie aż takiej uwagi do jednego pojedynczego bitu, nie próbowania zrobić z tego czegoś więcej, że tak powiem, brak tego może zamysłu, takiej wizji artysty już na tym bicie, tylko faktycznie takie klepanie tych bitów, czy też po prostu bezmyślne produkowanie
produkowanie w pewnym sensie. Nawet o tym rozmawiałem jeszcze wczoraj z jednym znajomym producentem, który mówił, że no większość bitów robi właściwie na sesjach, jak siedzi z raperami, i że po sesjach ostatnia rzecz, na którą ma ochotę, to zrobienia jakiegoś bitu, nie? Czyli to już jakby jest ten etap, że to daje takie wrażenie, że to jest stricte pracą. Ja natomiast zawsze miałem do tego inne podejście, czyli przykładowo odpalam sobie program i staram się robić taką muzykę, na jaką mnie po prostu nachodzi chęć w danym momencie, dlatego mam różne rzeczy w ogóle, bo jakby ludzie znają producenta tylko z tego, co powychodziło na jego bitach, a nie mają pojęcia o tym, co ma w szufladzie. Ja mam przeróżne rzeczy, dżunglowe, drum and bassowe, jakieś house'owo-90'sowe, jakieś w ogóle abstrakcyjne rzeczy, których raczej ludzie by się nie spodziewali, że w ogóle takie robię. Ja nie myślę o tym aspekcie zawodowym, dopóki nie kliknę eksport. Jak ja renderuję bit i on już jest wyrenderowany, to dopiero sobie myślę, kurde, dobra, to czy to gdzieś by mogło powędrować, kogo bym na tym słyszał, a staram się kompletnie nie mieszać tego z procesem twórczym, bo wtedy by był on zaburzony i by to było takie nienaturalne. Ja jednak cenię sobie czerpanie przyjemności z robienia bitów, dlatego tyle lat je robię i rozgraniczam te dwie rzeczy, ale wiem, że czasami się nie da. I też przykładowo, jak miałem ostatnio taką sesję, że w ogóle nie do końca rozumiałem, jak się tam znalazłem, w takim sensie, że ja zakładam, że ktoś chce ze mną odbyć sesję, ponieważ ceni sobie moje brzmienie i chce z tego skorzystać. Natomiast na tej sesji dostałem sugestie, jakich sampli mam używać. Okej, dobra, w jakim stylu ma być bit, to jako taki ogólny kierunek jeszcze jest zrozumiałe, ale już sugerowanie sampli i tak dalej, sobie myślę, kurde, no i w tym bicie nie słychać mnie. No i to dało takie uczucie, jakby no dobra, no przyszedłem do roboty, nie? I no wtedy też właśnie poczułem, że kurde, no dziwne to jest. Rozumiem, rozumiem. Jeszcze pozostając w temacie stricte produkcji właśnie muzyki, jakie jest twoje podejście co do AI, co do sztucznej inteligencji, jako osoba też, która, tak jak już wspominałem, długo jest w branży i teraz widzi, jak wchodzi to AI, które no jednak jest przez nas producentów postrzegane raczej źle niż dobrze. Jak to wygląda? Jak twoim zdaniem to będzie wyglądało za jakiś czas? Co z osobami, które chciały wiązać przyszłość gdzieś tam z muzyką, a teraz widzą, że może to nie być możliwe? W sensie to jest fajne, jeżeli ktoś umie z tego korzystać, ale jednocześnie myślę, że to jest w stanie w pewnym momencie wygryźć beatmakerów. Ja to postrzegam mimo wszystko jako zagrożenie bardziej niż coś fajnego. Nawet ostatnio miałem do czynienia z takim koleżką, który przyszedł do mnie i zaczął mi opisywać, że on wygenerował jakieś kawałki muzyki elektronicznej przez AI, no i że on chciałby to wydać i tak dalej, ale że jest zagwozdka, że no dobra, ale to jakby komu przysługują prawa autorskie, bo w regulaminie Suno jest tak, ale w rzeczywistości jest tak, i jakby to też rodzi dużo takich niewiadomych na razie, a spore jakby wydawnictwa muzyczne raczej sprzeciwiają się temu progresowi AI w zakresie muzyki, co jest korzystne dla nas jako twórców muzyki, ale wciąż myślę, że jednak to jest potencjalnie dużym zagrożeniem. Ja rozumiem, że fajnie jest komuś wygenerować jakiś sample, który użyje w bicie i tak dalej, natomiast też już nie ma gwarancji na to, że to jest niepowtarzalne, bo ja lubię sobie czasami oglądać kanał DJ Pain One, który porusza bardzo ciekawe tematy i ma ogromną wiedzę ogólnie o tym, jak funkcjonuje wszystko w muzyce i produkcyjnie i tak dalej. No tam też właśnie był poruszany ten wątek, że na przykład AI generuje bity, gdzie nawet są wstawiane tagi producentów znanych, i tutaj już się rodzą takie pytania, że kurde, te AI to tak naprawdę nie jest nic innego niż odtwarzanie wszystkiego, czym jest karmione, no to wiadomo, ale co za tym idzie, niekoniecznie są to treści aż tak oryginalne i ja bym nie zakładał, że można ślepo ufać temu, co z tego wychodzi, także to też jest zagrożeniem, bo może coś takiego też wpieprzy z ciebie na minę, a możesz być święcie przekonany, że ale jak, przecież wygenerowało mi jakąś unikatową treść, po czym się okazuje, że wcale nie jest unikatowa, a że jeszcze narusza prawa kogoś, kto faktycznie istnieje i robił coś takiego, nie? Sceptycznie trochę podchodzę do tego. To jest fajne narzędzie, przykładowo, nie wiem, jeśli chodzi o robienie voiceoverów i tak dalej, ale kurczę, jeśli chodzi o muzykę, to faktycznie może
może to zakończyć, jakby może to położyć kres potrzebie istnienia beatmakerów, bo producent to jest osobny byt jeszcze, ale beatmakerzy mogą się stać bezużyteczni, no to może się stać. Jest to przerażająca wizja, dlatego mówię, nie chciałbym naprawdę zaczynać w dzisiejszych czasach, bo nie wiem, co bym musiał robić i ile czasu na to poświęcać, żeby się przebić, bo raz, że jest wszystkiego za dużo, że za łatwo dostępne narzędzia, że ciężko jest się bardzo wyróżnić. Nie zazdroszczę, jakby jeżeli ktoś aktualnie zaczyna przygodę. Tak, z tym jestem w stanie się zgodzić. Także zmieniając trochę już temat, ale nadal pozostając w temacie muzyki, oczywiście wiem, że umiesz grać na MPC, na tej maszynie. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Jaka jest różnica pomiędzy takim, powiedzmy, FL Studio a tym MPC właśnie? I czy warto w ogóle uczyć się faktycznie albo grać na jakimś instrumencie, albo korzystać właśnie z takiego MPC? Znaczy myślę, że do produkcji bardzo korzystna jest umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, ponieważ wiadomo, jak masz MIDI kontroler, to możesz zagrać dowolny dźwięk, jaki masz we wtyczkach. Także umiejętność grania na instrumentach klawiszowych na pewno na plus. No i na drugim miejscu bym powiedział, że gitara, chociaż analogicznie, no jeżeli chcesz robić muzykę rockową, no to odwrotnie. Ale na pewno instrumenty klawiszowe warto umieć coś tam zagrać. Nie musi to być nie wiadomo co, ale jakaś taka podstawowa po prostu umiejętność, że jesteś w stanie zagrać coś, co ma ręce i nogi i rozumiesz też jakby jakie akordy grasz, chociaż to też da się wydedukować. Ja na przykład nie ma u mnie żadnego śladu po tej wiedzy, którą nabyłem w szkole muzycznej mając 7 lat. Natomiast jeżeli szukam jakiejś tonacji do jakiegoś bitu, to dokładnie wiem jak mam ją znaleźć i znajduję ją w 3 sekundy używając, nie wiem, jakiegoś instrumentu, bo wiem, że fundamentalna nuta tego bitu to jest to, a nie inna. Taka podstawowa wiedza mi starczy, żeby szybko ustawić coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o MPC-tkę, to w ogóle chęć używania tego narzędzia pojawiła się ze znudzenia się klikaniem po prostu. Nie spodziewałem się, że to mi zostanie, bo jakby teraz MPC-tka jest częścią nierozłączną tworzenia bitów od już prawie roku. Generalnie dlaczego na tym pozostałem? Bo nie wiem, czasami zaczynam na przykład bit od jakiejś melodii. Wiem, że jeżeli będę klikać, to może to nie mieć takiego groove'u, jaki bym chciał i później się głowie, że kurde, coś tu jest nie tak i nie mogę wpaść na ten odpowiedni groove perkusyjny, a na MPC-tce jakby po prostu to grasz, więc grasz to, co czujesz i też zauważyłem, że to słychać w bitach, które teraz robię, że nie są klikane, tylko grane z palca, bo gdzieś tam jakby to jest bardziej takie naturalne w dynamice, więc myślę, że pod tym względem szczególnie podoba mi się robienie bitów na MPC-tce. Ja generalnie funkcjonuję tak teraz, że robię sam sobie loop jakiś, wrzucam go na kartę microSD, którą wrzucam do MPC-tki i później sobie to oprawiam basem, perkusją, po prostu kończę ten bit w taki sposób. No bo robienie melodii na MPC-tce, no nie jest to jakby optymalne rozwiązanie, tym bardziej, że tam jest jakby touchscreen, także nawet jeżeli bym chciał tę melodię komponować na MPC-tce, no to jest to trochę uciążliwy proces, chyba żebym podpiął klawisze jakieś do tego, ale nie po to mam przenośną MPC-tkę ze wbudowaną baterią i głośnikiem, żeby się plątać w kablach, tak, więc generalnie sobie właśnie to splituję w taki sposób, że robię melodię na kompie, a potem sobie robię bas i perkusję na MPC-tce. No a później z powrotem miksuję to sobie na kompie, chociaż są w MPC-tce niektóre efekty, których nie znalazłem odpowiedników w formie wtyczek na kompie, więc częściowo już miksuję też na MPC-tce, także jest to fajny proces, bo te tworzenie muzyki jest wtedy namacalne i nie jest to programowanie stricte, tylko faktycznie zostawiasz bardziej jakąś cząstkę siebie w tym, niż jakbyś ustawiał wszystko w programie. MPC-tka ma swoje ograniczenia, ale to też jest fajne, bo to właśnie wymaga tego, żeby bardziej kminić, bo przy DAW to jest tak, że ta jakby ilość możliwości jest tak nieograniczona, że czasami człowiek jest tym przytłoczony i to też czasem wpływa na proces tworzenia bitu i w moim przypadku czasami go to hamowało, a na MPC-tce to jest po prostu bardzo zajawkowe robienie muzyki. Okej, racja. Powiedz mi, jaka jest twoja taka ostatnia rada dla producentów, jeśli chodzi nie tylko o tworzenie muzyki, ale też tą stronę biznesową ogólnie, też budowanie marki, jak to wygląda, jak powinni się producenci prowadzić, co byś ogólnie doradził producentom? No wszystko zależy od tego, czy ktoś stawia na BeatStarsa, czy na placementy, lub jedno i drugie, chociaż czasami jedno, drugie trochę potrafi wykluczyć. Na pewno budowanie własnej marki w środowisku muzycznym przede wszystkim, to jest najważniejsza rzecz, bo tak jak mówię, żeby producenci pamiętali o tym, że ich grupą odbiorców są wykonawcy,
odbiorcy, a nie bezpośrednio słuchacze, bo i tak uwagę słuchaczy zdobywa się za pośrednictwem utworów, które wychodzą na bitach. Także dlatego jakby wykonawca jest tutaj numer jeden, trzeba się skupiać na nim, trzeba mieć otwartą głowę. Jakby ja tak jak mówiłem, ja próbowałem podyktować swoją wizję trochę na samym początku, natomiast jednak jesteśmy w takim momencie, że raper ma taki wybór wśród producentów, może na tyle sobie przebierać, że ważne jest po prostu szyć mu, że tak powiem, garnitur na miarę. Nie spamować w takim rozumieniu, że w ogóle trochę taka inna sytuacja, ale trzeba pamiętać o tym, że raperzy między sobą rozmawiają, tak samo jak producenci między sobą rozmawiają i przykładowo, nie wiem, rozmawiam z ziomkiem, który mi wysyła, że o, że dostał taką wiadomość od jakiegoś kolesia, który chce, żeby użyć jego lupów i ja mówię, kurwa, no ja też taką samą dostałem, nie? A tam napisałem, że specjalnie dla ciebie, coś tam. Ludzie nie są głupi, trzeba naprawdę podchodzić indywidualnie do każdego, nie masowo, bo mimo wszystko wykonawcy cenią sobie jakąś wyłączność, że są w jakiś sposób zaopiekowani, także na pewno mieć indywidualne podejście do każdego, na pewno kształcić się w zakresie prawa w muzyce, bo mimo, że to może nie jest najbardziej ekscytująca część tego wszystkiego, to może to często uratować skórę, a nawet podsunąć jakieś pomysły, oraz w miarę możliwości, jeżeli zacznie się coś zarabiać z tych placementów lub z BeatStarsa, czy cokolwiek, z muzyki, to żeby inwestować w siebie, w dalszy rozwój, bo generalnie to się bardzo opłaca, bo wtedy czujesz przede wszystkim, że ruszasz do przodu i też jesteś w stanie zaoferować coś więcej na rynku niż same bity. Wiedza na temat funkcjonowania rynku w kontekście prawnym i tak dalej, inwestowanie w swój rozwój oraz indywidualne podejście do osób, do których chce się dotrzeć, czyli do wykonawców lub też innych producentów, jeżeli ktoś wysyła lupy. Okej, myślę, że jest to bardzo fajna rada. Wiele osób ogólnie coś z tego wyniesie. Także dzięki wielkie za to, że dzisiaj wpadłeś. Bardzo dużo tutaj lekcji dla każdego producenta, dużo doświadczenia, dużo tak naprawdę informacji, które gdzieś tam każdy powinien sobie zapamiętać. Jeśli chciałbyś coś jeszcze dodać, nad czym pracujesz lub cokolwiek, co masz w planach, co szykujesz, to możesz tutaj jeszcze nam zdradzić. No to tak jak wspomniałem, nadchodzi płyta ze Słoniem, druga wspólna. Mamy parę rzeczy na ogniu z Paluchem. Będę się też starać o jakieś zagraniczne rzeczy, bo mam sporo też wiedzy, której jeszcze nie wdrożyłem jakby w praktykę i ciekawi mnie, czym to zaowocuje. Ale jakby bez ciśnienia na luzie podchodzę do tego, bo nie mam jakiegoś mega parcia, a też lubię, jak rzeczy wychodzą w miarę naturalnie, także zobaczę, co wyjdzie z zastosowania nowo nabytej wiedzy i zobaczymy, gdzie to poprowadzi. Ale staram się skupiać na tym, co jest teraz bezpośrednio, że tak powiem, w kalendarzu zaparkowane. Dalej robię z ludźmi, którymi zawsze mi się dobrze robiło i wiodę spokojne życie muzycznie, więc to jest dla mnie najważniejsze. Okej, dzięki wielkie, wyczekujcie. Dzięki, na razie.